Bardzo się cieszę, że wreszcie wróciliśmy, bo wiadomo, że za długo też nie można świętować. Tak powiedziałeś, że tutaj chłopcy się wszyscy wstawili oprócz Cisse, no ale jutro już powinien być, także że jutro już zaczynamy w pełnym komplecie. Też grałem w piłkę i z mojego doświadczenia też to wiem, że jak to za długo człowiek, tak powiedzmy, siedzi w domu, to też można się zanudzić i ja myślę, że tutaj każdy sportowiec, każdy piłkarz, ja myślę, że optymalnie wystarczy mu tam 2 tygodnie do odpoczynku, a potem już wiadomo, że już chłopcy zaczynają gdzieś tam, szukają, żeby się poruszać, czy tam ktoś na basen chodzi, czy w tenisa, czy na rowerze, wiadomo, zależy od pory roku, także że na pewno im brakowało tego ruchu. Ja myślę, że tutaj każdy uśmiechnięty, gotowy przyjechał pracować i walczyć o miejsce w kadrze. W każdym klubie, każdej drużynie na początku zaczynamy od testów motorycznych, też testów szybkościowych. No i potem ruszamy pełną parą, oczywiście przeplatane to będzie, tak jak powiedziałeś, z sparingami. I myślę tutaj, że trzeba się skupić już od dzisiejszego praktycznie dnia, żeby dobrze się przygotować do tej wiosennej rundy i żeby te pierwsze mecze dobrze zagrać i zapunktować.